Kasai, Hajwy, Panama i Prew, co oni tutaj będą walczyć o zwycięstwo, a finałową rundę rozpocznie Andzela Niszek. Oj, jajajaj! Widzieli Państwo, co się stało? Odpięła mu się w locie narta. Kolejny młody skoczek, pamiętamy, pierwsza seria i upadek Andreasa Wellingera. Teraz tuż już w drugiej serii. Jak to się stało? Za moment zobaczymy raz jeszcze. Wydawało się, że powoli podchodzi już do lądowania Andzel Aniszek i lewa narta, lewe wiązanie. Tak jest, puściło lewe wiązanie. Poleciał mocno do przodu na twarz, uderzył mocno głową o zeskok. Ojej! Tak popatrzyłem na jego... Runevelta na czwartym, rekordzista skoczni Michael Hajbek. No i jest zielone światełko dla Stefana Krafta. Będzie czwarte w tym sezonie zwycięstwo i umocnienie się w klasyfikacji generalnej. Austriak, Stefan Kraft. Jest spokojny lot, walczy, ależ co to się wydarzyło? O, jednak się wydarzyło, coś złego. Chyba błąd przy wyjściu z progu, no bo wiatr mu raczej nie przeszkadzał, ale zdaje się, zżarły go nerwy. Walczył, aby nie upaść, aby nie podeprzeć tego skoku, aby nie mieć dodatkowo odjętych punktów, ale i tak bardzo niskie noty za styl. 13,5 punktów w tej chwili widzę, przyznał sędzia na stanowisku czwartym, to jest Niemiec Josef Kleisl. Ale przede wszystkim 124 metry skoczył Stefan Kraft. To było chyba niewłaściwe wyjście z progu. Tutaj, no proszę popatrzeć, falowały mu narty. No coś dziwnego się wydarzyło i on tutaj jeszcze... nie upadł, ale... Długiem cały czas jechał. No właśnie, to lądowanie no, było dziwne. A chyba mu się wyciąła wiązanie w lewej narty, tak to wygląda. Once again, Bjorn Erna Romero, and the reason why we have this hiatus, that's the reason why he took a very heavy hit on the pelvis, did manage to get up, but he's going to have some bruises out there. Robi rzeczy rzeczywiście na miarę swoich wielkich możliwości, wielokrotnego mistrza świata w drużynie. Manuel Fettner, debiutant, 125,5, był numerem jeden poprzedniej serii dla tej grupy i teraz zobaczymy, czy skok mu się ponownie uda tak dobry jak wtedy. Już nie ryzykował Pointner, ale to jest... Zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Ależ niewiarygodne, niewiarygodne. Co za fantastyczna koordynacja. Nie upadł przed tym odjazdem. Zobaczymy, jakie będą noty. Noty są różne. 17,5, 18, 18,5, 17. Ale proszę zwrócić uwagę za chwilę w powtórce. Po wylądowaniu wypina się narta Manuela Fettnera i on na jednej narcie, to już jest po zrobieniu telemarku, proszę, w tej chwili mu ucieka narta i on dojeżdża, bo gdyby się wywrócił, wszystko już byłoby skończone dla Austriaków. Jest, proszę zwrócić uwagę, niewiarygodne, niewiarygodne. No po prostu trzeba powiedzieć brawo, brawo. Kiedyś widziałem na zawodach alpejskich Bodymillera, który pół slalomu przejechał na jednej narcie, no ale to zupełnie... Czapka.